postulaty społeczne są w tej chwili dla nas najważniejsze. Wczoraj 67 osób dostało wypowiedzenia. Co prawda w trybie nieprawnym i tak naprawdę nie wiadomo, jak to potraktować, gdyż wieczorem prezes osobiście wydzwaniał do tych ludzi, żeby przyszli do samolotu. Więc nie mam pojęcia naprawdę, cóż by to miało znaczyć. Jeżeli stać nas na to, aby marnować całe dobro lotu, bo lot, proszę pana, nie ma samolotów, to są samoloty leasingowane, nie ma biur, to są wszystko biura wynajęte, lot już wszystko sprzedał. I tak naprawdę za chwilę będzie miał wielką dziurę, leasinguje obce linie do tego, aby zapchać w tej chwili dziurę, która powstaje na siatce, w dalszym ciągu nie próbując się dogadać z pracownikami. Jest szansa na rozmowę z osobami zwolnionymi. Każda z takich osób, jeśli chciałaby z nami porozmawiać, to my jesteśmy do dyspozycji, dlatego że uważamy, że te osoby są ofiarami całej tej akcji strajkowej, ale oczywiście musi to zależeć od ich dobrej woli i na pewno nie mamy tutaj mowy, nie ma tutaj mowy o odpowiedzialności zbiorowej. Każda z tych osób odpowiada indywidualnie i warto, żeby uświadomiła sobie, że związki zawodowe nie są w stanie zabezpieczyć funkcję, jakby zabezpieczyć tych osób przed swoimi działaniami, które są nielegalne.